Oho, ho! Witajcie, drogie dzieci. Ale się za wami stęskniłem. Tak długo już was nie widziałem. Co u was słychać? Jak wasze zdrowie? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. U was i u waszych rodziców. Jak widzicie, u mnie też wszystko w porządku. Jestem zdrowy. No miałem co prawda plany urlopowe, ale musiałem je zmienić w związku z tą sytuacją. Ale, co myślę dla was bardzo ważne, no przygotowujemy się już do świąt. Pakujemy prezenty wspólnie z elfami, obserwujemy, czy jesteście grzeczni, czy wypełniacie zadania domowe, czy współpracujecie z waszymi nauczycielami. Moja żona przygotowuje mi cały czas posiłki, sprawdza, czy jestem zdrowy. No i ogólnie wszystko jest bardzo dobrze. Widziałem, że w waszej szkole w Inowrocławiu sławne osoby również opowiadają wam bajki. Dlatego i ja postanowiłem, że taką bajkę wam opowiem. Będzie to bajka o panu Krecie. Słuchajcie uważnie. Pan Kret mieszkał w swoim podziemnym tunelu pod pięknym ogródkiem. Kiedy był młody, uwielbiał odpoczywać na powierzchni, napawając się wspaniałym widokiem ogrodu. Wtedy świat wydawał mu się cudowny i kolorowy. Tam, gdzie mieszkał, trawa miała soczyście zielony kolor, słońce świeciło niesamowicie jasno, niebo było czyste i błękitne, a młode drzewka kwitły na wiosnę, unosząc w powietrzu słodki zapach. Taki obraz kojarzył się Kretowi ze szczęściem. Pan Kret, choć nigdy nie poznał innych miejsc, uważał, że jego ogród jest najpiękniejszy ze wszystkich. Lata mijały, Kret robił się coraz starszy i powoli zaczął tracić wzrok. Z biegiem czasu ogród też się zmienił. Drzewa urosły i przysłoniły niebo, tworząc ogromny cień. Promienie słońca ledwie przedzierały się przez konary, a trawa całkiem wyblakła. Kret nie mógł pogodzić się ze zmianami, jakie przyniosło życie, przekonując innych i siebie, że wszystko pozostało na swoim miejscu. Mimo słabego wzroku i chłodu, jaki dawał cień, wychodził on do ogrodu i się uśmiechał, wspominając czasy młodości. Pewnego słonecznego dnia pana Kreta odwiedziła mała myszka. Mieszkała ona kilka uliczek dalej, gdzie było dużo zieleni i słońca. Mój drogi przyjacielu, czy zechciałbyś iść dzisiaj na spacer po tej pięknej okolicy? Zaproponowała. Dziś jest wspaniały, ciepły dzień i trochę słońca dobrze ci zrobi. Tylko ten ogród, w którym ja mieszkam, jest piękny. Nie będę marnować swojego czasu na zwiedzanie innych miejsc, odburknął Kret. Widzę, że jesteś bardzo związany ze swoim mieszkaniem. Uważam jednak, że zbyt mało tu słońca, pisnęła myszka. Tu jest mi dobrze i nigdzie się stąd nie wybieram, upierał się. Mała myszka bardzo się zasmuciła, że przyjaciel nie przyjął jej propozycji i wróciła do domku. Zbliżały się urodziny Kreta i jak co roku organizował on huczne przyjęcie. Zaprosił wielu gości, nie zapominając o swojej przyjaciółce myszce. Było mnóstwo śmiechu, radości i prezentów. Kiedy goście się rozeszli, przyjaciółka została na wieczornej herbatce, aby pomóc Kretowi rozpakować prezenty. Kiedy Kret otworzył jedno z wielu ozdobnych pudełek, jakby przez mgłę zobaczył okulary. Od razu domyślił się, że był to prezent od myszki. Jego twarz wmig spochmurniała. Nie podoba ci się mój prezent? Nieśmiało zapytała przyjaciółka. Nie o to chodzi, mruknął. Rozumiem, zaczęła myszka. Nic nie rozumiesz, zezłościł się Kret. Każdy chce pozbawić mnie miejsca, w którym przeżyłem swoje najlepsze lata młodości. To nieprawda. Chciałam tylko, żebyś lepiej widział, ponieważ świat jest taki piękny, powiedziała. Przyjmij ten prezent i przyjmiesz, a potem sam zdecydujesz, co chciałbyś dalej z nim zrobić. Kiedy Kret włożył okulary, nagle wszystko dookoła stało się bardzo wyraźne.
Zobaczył też swój ponury ogród i poczuł wielkie rozczarowanie. Zawsze możesz wrócić do tego ogrodu, powiedziała myszka, widząc zasmuconego przyjaciela. Tu przeżyłeś wiele wspaniałych chwil i to miejsce zawsze będzie dla ciebie ważne. Bardzo nie lubię zmian, skarżył się Kret. Wiem, zmiany nie są łatwe, ale niosą ze sobą nowe, ciekawe doświadczenia i pozwalają poznawać świat z innej perspektywy. Nie martw się. Gdziekolwiek będziesz, ja będę ci zawsze towarzyszyć, pocieszała go myszka. Pan Kret z ulgą i wdzięcznością mocno przytulił swoją wierną przyjaciółkę. Nie marnujmy zatem czasu i chodźmy na spacer, zaproponował z przekonaniem. W tej samej chwili w jego oczach pojawił się błysk pełen ciekawości, a na twarzy wreszcie zagościł uśmiech. To jest koniec bajki. Ale jeszcze dwa zdania chciałbym wam powiedzieć. Życie każdego z nas w ostatnim czasie mocno się zmieniło, ale nadal jest piękne i cudowne. Tak samo jak życie pana Kreta. Dlatego zadbajcie, proszę, o wasze zdrowie. Zostańcie w domach, uczcie się pilnie, bawcie się, śmiejcie, a już niedługo, w grudniu, znowu wszyscy się spotkamy w waszej pięknej szkole w Inowrocławiu. Do zobaczenia!